Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o złocie, a jest ku temu doskonała okazja, ponieważ cena złota na rynku skoczyła do 2300 dolarów za trojańską uncję złota i pewnie wielu spośród Was zastanawia się, czy to koniec i już należy shortować tę cenę, czy może to dopiero początek jakiegoś zjawiska, które będzie pokazywało swoją siłę w całym 2024 roku. Spróbuję wyjaśnić to zagadnienie najprościej, jak potrafię, ale wydaje mi się, że także w taki prosty sposób na to zagadnienie patrzą najwięksi gracze na rynku, a więc przysłowiowe grubasy. Zapraszam do słuchania, zapraszam do oglądania. Ci, którzy już subskrybują mój kanał, wiedzą, że jestem autorem kilku książek, 10 książek. Wśród nich jest m.in. Klub Inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikrofundusz inwestycyjny. Ja taki mikrofundusz inwestycyjny prowadzę Klub Inwestora. W marcu i w styczniu dokonaliśmy znacznych zakupów złota, sprzedaliśmy dużą część krajowych akcji, realizując zyski kapitałowe i te pieniążki przeznaczyliśmy na zakup złota. O złocie także troszeczkę piszę w mojej 10, chyba najważniejszej książce Rachunkowość inwestycyjna, jak inwestować na giełdzie w akcje metodą Warrena Buffetta krok po kroku, bo tutaj jest też cała część, cały rozdział poświęcony zrozumieniu systemów monetarnych, a złoto niewątpliwie było przez tysiąclecia podstawą systemu monetarnego. Od 71 roku już tak nie jest, ale to wcale nie znaczy, że banki centralne nie gromadzą swoich rezerw między innymi w złocie, dlatego warto w kontekście złota także sięgnąć po tę książkę. A teraz spróbuję Państwa naprowadzić na ten sposób myślenia, który pomógł nam w klubie podjąć decyzję o sprzedaży części akcji krajowych i zakupie ETF-ów na złoto, a także ETF-ów na srebro. Oczywiście ja tutaj od razu robię zastrzeżenie, że ten materiał ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Ja nie chcę Państwa przekonywać do inwestowania w złoto, w srebro, w ETF-y na te kruszce. Ja nie chcę Państwu mówić, czy ten poziom ceny obecnie jest akceptowalny, żeby otworzyć pozycję albo żeby shortować i tak dalej. Ja chcę, żebyście Państwo po prostu pewne rzeczy zrozumieli w takim szerszym kontekście historycznym. Po pierwsze chcę powiedzieć, że ja nie jestem takim pełnoetatowym inwestorem, a więc ubolewam nad tym, że nie mam tyle czasu, aby poświęcać go tylko i wyłącznie na inwestowanie na rynki kapitałowe, rynki finansowe. Więc ja w tygodniu poświęcam może pół dnia, całego pół dnia po to, aby samodzielnie interesować się rynkami kapitałowymi. I dlatego gdzieś też czuję taką potrzebę, aby konfrontować to, w jaki sposób ja myślę, załóżmy słuchając wywiadów z prezesami największych TFI, czy jakichś takich prężnych TFI, niekoniecznie największych. Bardzo często robię to w sobotę. W sobotę mam jakieś tam organizacyjne sprawy i gdzieś tam YouTube podpowiedział mi, że na kanale Analizy Live jest film Złoto, niezwykły układ sił. To jest film z 27 marca 2024 roku. Wywiad przeprowadzony przez gospodarza kanału z panem Tomaszem Tarczyńskim, prezesem Opoka TFI. I tam jak od 2 minuty i 30 sekund zaczniecie oglądać, to pan prezes wskazuje na fajną zależność. Pan prezes jest zawodowym inwestorem, więc ma więcej czasu, aby tego typu szczegółowe informacje zbierać. I tam pan Tarczyński mówi, że duzi kupują kontrakty terminowe na złoto, pomimo tego, że ono wybiło, to mali spekulanci sprzedają kontrakty na złoto.
I jak usłyszałem tę myśl, że duzi kupują, a mali sprzedają, to od razu sobie próbowałem to rozłożyć na czynniki pierwsze. I czym kierują się duzi? Że myślą, że złoto jeszcze pójdzie w górę, że widzą prawdopodobieństwo takiego ruchu. A czym kierują się mali? Że jakby twierdzą, że to już jest wszystko, co ta cena złota mogła pokazać. Oczywiście ucieszyłem się, że przez chwilę pomyślałem, że myślę tak samo jak duży. I teraz spróbuję Państwu pokazać nie na bazie szczegółowych danych, ale bardzo ogólnych, ogólnie dostępnych danych, dlaczego myślę, że cały czas jest bardzo prawdopodobne, że cena złota jeszcze pójdzie w górę. Oczywiście to może być przecięte jakimiś korektami, ale generalnie, że ta tendencja jest jednak w górę. Prawdopodobieństwo większe jest, że pójdzie w górę niż w dół. Zachęcam Państwa jeszcze na wstępie, aby w trakcie tego filmu albo zaraz po jego zakończeniu zajrzeć na mojego bloga lesławniemczyk.pl. Ja go tutaj podglądam jednym okiem na moim monitorze, bo tam właśnie popełniłem taki wpis: złoto po 2300 dolarów i co dalej, w co grają grubasy. W tym wpisie króciutko wskazuję na to, że Warren Buffett, a więc taki mój największy guru w dziedzinie inwestowania, nie inwestuje w złoto. Jedną z przyczyn takiego podejścia Warrena Buffetta do złota jest to, że nie można oszacować wiarygodnie wartości wewnętrznej złota. Tak jak się wycenia przedsiębiorstwa modelami DCF, no to złota nie da się wycenić. Dlaczego? Bo złoto nie wypłaca ani odsetek, ani dywidend, ani nie generuje endogenicznych zysków. Może potencjalnie wygenerować zyski takie egzogeniczne, rynkowe, zyski kapitałowe, jeżeli kupimy je taniej i sprzedamy drożej. Więc to jest najważniejsza zasada, którą przy inwestowaniu w złoto powinniśmy wziąć pod uwagę i zapamiętać. Złoto nie wypłaca ani odsetek, ani dywidend. Zobaczcie Państwo na wykres. Tutaj widzimy zrzut ekranu z serwisu Google Finance. Wykres cen złota za ostatnich 5 lat. Oczywiście zachęcam, żeby gdzieś poszukać na jakimś innym serwisie wykres cen złota nie za ostatnie 5 lat, ale za ostatnie 125 lat. Wtedy, kiedy jeszcze złoto było podstawą systemów monetarnych i potem w 71 roku, kiedy zakończył się system monetarny z Bretton Woods. Ale wróćmy do tego, co się dzieje przez ostatnie 5 lat. Zobaczcie, że od połowy 2020 roku złoto w zasadzie prawie gdzieś do tego ostatniego kwartału, który minął, było na poziomie pod ceną 2000 dolarów. A więc gdzieś tam dochodziło do tego poziomu, czasami pokonywało ten poziom i zaraz spadało gdzieś w okolice 1800, a czasami nawet niżej. Czyli prawie przez ponad 3,5 roku cena złota była jakby zablokowana, sklinczowana. Zastanówmy się, co takiego się działo, że tak zachowywała się cena złota. I tutaj jeszcze może szybki rzut oka na cenę srebra, także z systemu, z serwisu Google Finance. Widzimy, że też gdzieś od połowy 2020 roku cena srebra też nie pokonuje gdzieś tego poziomu 27,5 dolara. I jak dochodzi do tego poziomu, to zaraz spada. To, co działo się najważniejsze w gospodarce przez ostatnich kilka lat, to oczywiście był problem z inflacją. My wiemy, że od momentu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, to inflacja już rozbestwiła się zupełnie. Tutaj Państwo widzicie inflację w dolarze za ostatnich także 5 lat i widzicie, że gdzieś wraz z drugim kwartałem 2021 roku ta inflacja bardzo, bardzo mocno rośnie.
szczytowe odczyty mamy w połowie 2022 roku i potem inflacja zaczyna spadać. Za ostatni niecały rok już jest gdzieś w Stanach Zjednoczonych w dolarze na poziomie trochę wyżej niż 3%, a my wiemy, że ten cel inflacyjny dla Fedu to jest 2%. Do tego poziomu chcą zejść i wydaje się, że są bardzo zdeterminowani w tym sposobie myślenia. Dla każdego z nas wydaje się dość naturalne, że tak jak chodziliśmy po sklepach w okresie podwyższonej inflacji, oczywiście ta inflacja u nas była jeszcze wyższa, ale widzieliśmy to, że ceny towarów w wyniku inflacji bardzo drożały. No i teraz zastanówmy się, dlaczego za ostatnich 3 lata, ta cena złota nie podrożała, nie poszła w górę. No właśnie dlatego nie poszła w górę, że jak mówiliśmy na samym początku, złoto nie wypłaca odsetek ani dywidend, bo walcząc z inflacją, bank centralny, czy banki centralne na całym świecie podnosiły stopy procentowe i tutaj widzicie Państwo zrzut ekranu ze strony związanej z bankiem centralnym w Stanach Zjednoczonych. Widzicie Państwo, że mniej więcej do pierwszego kwartału 2022 roku stopy procentowe były bliskie zera, można powiedzieć zero, a potem stopy procentowe w cyklu kolejnych podwyżek były podnoszone i gdzieś pod koniec 2023 roku zostały utrzymane na tym najwyższym poziomie powyżej 5% i od tego momentu zaczęła się dyskusja, kiedy będą obniżane stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Tam też tam inne banki już gdzieś tam zaczęły troszeczkę łagodzić tą politykę monetarną. Natomiast na świecie wszystkich inwestorów najbardziej interesuje to, kiedy i o ile bank centralny w Stanach Zjednoczonych, a więc Rezerwa Federalna, zacznie obniżać stopy procentowe. I wydaje się, że właśnie na ten ruch liczą największe podmioty inwestujące, spekulujące na rynkach kapitałowych. Ja zachęcam Państwa, żeby na spokojnie sobie jeszcze raz przeczytać na moim blogu lesławniemczyk.pl ten wpis. W nim podsumowuję w punktach to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o inwestowanie w złoto i powiązane z nim srebro. A tutaj pokusiłem się o taką metaforę, która ma pokazać to, co dzieje się z ceną złota. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek gotowali coś w garku ciśnieniowym, ale to, co się dzieje dzisiaj na rynku, mnie jakoś właśnie przypomina taki proces gotowania w szczelnie zamkniętym garku ciśnieniowym. Tak sobie to wyobrażam. Tu na samym dole ten palnik to jest inflacja. To jest inflacja. To, że przez 2-3 lata mieliśmy podwyższoną inflację. Tu mamy taki żeliwny garnek, który ma duży potencjał energetyczny, a więc akumuluje, zatrzymuje dużo tego ciepła, pomimo że może ten ogień inflacji zaczyna spadać w dół, to ten garnek w wyniku 2-3-letniego podgrzewania, on jest naprawdę gorący. Tutaj mamy symboliczną sztabkę złota, którą jakby gotujemy, tak? Ale na garnku szczelnie przykryta jest taka pokrywka, napisałem tu polityka monetarna, a więc to, że banki centralne, szczególnie Rezerwa Federalna, bardzo mocno podwyższyła stopy procentowe, a więc wzrosło oprocentowanie obligacji, wzrosło oprocentowanie lokat, wzrosło oprocentowanie krótkoterminowych papierów dłużnych, więc wielu inwestorów, chociaż gdzieś w wyniku inflacji spoglądało na to złoto, kiedy zacznie rosnąć, to mówiło sobie jeszcze nie teraz, bo teraz trzeba kupować papiery wartościowe, które dają stały kupon. Złoto nie wypłaca tego kuponu, więc teraz jeszcze nie będę kupował.
bo chcę mieć te odsetki, tak? Ale w momencie, kiedy inflacja już jest na poziomie 3 i patrzymy, kiedy spadnie w Stanach Zjednoczonych na 2,5, a docelowo do 2%, w momencie, kiedy zaczyna się spekulować, kiedy zacznie się cykl obniżania stopy procentowej, to jest tak, jakbyśmy teraz rozszczelnili tą pokrywkę. I wiecie, co wtedy się dzieje? Jak rozszczelniamy po takim gotowaniu garnek ciśnieniowy, to ta para po prostu zakumulowane tu ciśnienie po prostu daje upust, tak? I to, co dzisiaj obserwujemy na rynku, tą cenę złota, to 2300, to jest tak naprawdę dopiero przygotowywanie się do tego, że Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe. No spekuluje się, że mogą to być 3 obniżki stóp procentowych, spekuluje się, że w czerwcu może być ta pierwsza, taka sygnalna, jakiś 0,25. Oczywiście my wiemy, że Fed nie jest zarządzany jednoosobowo, że tam jest cały komitet, każdy z tych bankierów centralnych ma trochę inne zdanie, to jest pewien konsensus, jeden będzie chciał mocniejszych obniżek i szybszych, drugi powie nie, nie, musimy jeszcze się trochę obawiać tej inflacji, zróbmy tylko jedną obniżkę, tam są te wykresy kropkowe i może ktoś czuje potrzebę wchodzenia w technikalia, jakoś lepiej to zrozumieć dokładniej. Ja przyznaję się, że wystarczy mi ten ogólny ogląd wynikający właśnie z dobrego zrozumienia podstaw, pewnych fundamentów makroekonomicznych, fundamentów funkcjonowania rynku. I dlatego twierdzę, że te 2300 to może być dopiero początek tego, co się ma zadziać w 2024 roku. Oczywiście ja jestem zaskoczony tempem, w którym się to dzieje. Nie zdziwię się, jakby tam gdzieś po drodze była jakaś korekta na tej cenie, ale my w moim klubie inwestycyjnym, samodzielnie nie podejmuję oczywiście decyzji, no zajęliśmy dość duże pozycje na ETF-ach w złocie, no i mamy taką usilną wolę, aby utrzymać te pozycje przynajmniej do końca 2024 roku, kiedy zacznie się cykl obniżania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę. Dajcie w komentarzach znać, co myślicie o takim metaforycznym przedstawieniu tego, co się dzieje z ceną złota. Oczywiście przestudiujcie Państwo te wykresy ceny złota za ostatnie 5 lat i ostatnie 125 lat. Przestudiujcie wykresy inflacji w Stanach Zjednoczonych za ostatnie 5 lat i przestudiujcie Państwo wykresy stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych za ostatnie 5 lat i przemyślcie, czy to Wam się wszystko nie układa w jakąś jedną spójną całość. Bardzo proszę o łapkę w górę, jeżeli uważacie, że to wyjaśnienie jest dobre. Szerujcie moje treści, wyślijcie do znajomych w linku. Kupujcie porządne książki, jak inwestować, jak założyć klub inwestora, jak nauczyć się inwestować może niekoniecznie w złoto, ale w akcje na rynku kapitałowym zgodnie z metodą Warrena Buffetta, Benjamina Grahama, Petera Lyncha i innych wybitnych inwestorów wartość wewnętrzną akcji. Zaczynamy drugi kwartał 2024 roku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.